po prawie 2 tygodniach pracy jesteśmy w pełni zadowoleni z tego, co prezentują dziewczyny, z ich zaangażowania. Wszystkie tutaj przyjechały do nas do Wrocławia zmotywowane do pracy, głodne tej pracy, powolnym, więc są w pełni zdrowe i chętne do działania w tym momencie. Trzeci tydzień będzie bardzo podobny do tego, który teraz upływa. Będziemy znowu pracowali 4 dni w tygodniu, łączyli pracę na sali z pracą na siłowni. Następnie dziewczyny dostaną tydzień wolnego od siatkówki. Będą wykonywały program indywidualnie na siłowni, żeby w celu jeszcze odświeżenia trochę głowy przed drugą częścią przygotowań, która już będzie trwała dłużej i będzie bardziej intensywna od tej obecnej pracy. Od początku września rozpocząć już pracę w pełnym zakresie, zarówno na hali rano i po południu. Na pewno zaczniemy już więcej skakać, pracować więcej w systemach gry, rozwijać współpracę między dziewczynami i więcej pracy w szóstkach, tak żeby przygotować się już do najbliższych czy tam pierwszych sparingów, które czekają nas już pod koniec września.